A jak to jest w tym środowisku wax, w tym środku? Czy wy się lubicie, przyjaźnicie, czy na przykład jest tak, że wbijacie właśnie sobie szpileczki? Znaczy ja nigdy nie miałam tak, że z kimś się przyjaźniłam. Bardziej ze wszystkimi się kolegowałam, no bo też na czas na przykład takiej reprezentacji, no to liczmy, że reprezentacji w roku jest na przykład, nie wiem, 4 zjazdy tej reprezentacji, no to też nie da się jakby utrzymać z kimś dobrego kontaktu, takiego bliskiego. Ja na przykład nie uznaję ani miłości na odległość. Przyjeźdź, okej, możesz sobie zadzwonić, ale i tak ciężko jest jakby te odczucia sobie, wiesz, jakby przekazać. Więc ja na przykład miałam tak, że nigdy z nikim się nie przyjaźniłam, ze wszystkimi rozmawiałam, a czasami, no często te przyjaźni też się kończą tym, że wiesz, nagle o coś się pokłócisz, już jest koniec, więc ja zawsze bałam się tego, więc wolałam się wycofać i ze wszystkimi normalnie rozmawiać, niż właśnie wchodzić do środka i gdzieś bardziej się zagłębiać w te kontakty. Bardziej już bym powiedziała, że za granicą jak byłam, no to poznawałam dziewczyny, no bo wiedziałam, że mieszkamy w tym samym mieście. Gramy, co tydzień oni grają mecze, na przykład mają wyjazdowe te mecze, no to też fajnie by było nawet u siebie spać nawzajem, no bo też raźniej. Jednak dwie kobiety, które śpią jakby w jednym pomieszczeniu, czy w jednym pomieszczeniu nie, ale w sensie w jednym jakby domu jest łatwiej.